Jak uwagi widzowie Ten film to dokładnie poprzedni film, tylko że normalnie powiedziane co i jak, bo tamto to nagrywałem już jak było w sumie dosyć późno i uznałem, że se dla Beki. Bo w sumie nie wiem, ciekawe się to nagrywa i pewnie też nie najgorzej ogląda. Znaczy nam dla niektórych to cringe, no ale co mnie to obchodzi dla kogo co to jest. Ogólnie rynek z tym troszeczkę się upadł, no ale kogo to interesuje, przecież to i tak było wiadomo. W sumie powiedziałem to jako tako, w sensie, no może nie, że dokładnie, że teraz upadnie, ale że znowu za niedługo coś tam już do jakichś korekt będzie musiało dojść, także tutaj nic mnie akurat nie interesuje, jeżeli chodzi o sam rynek, skupmy się na naklejkach witaj ak47 jak widzicie mam ich w Hoj. I decyzja, jaką podjąłem odnośnie nich jest taka, aby sprzedać te wszystkie naklejki po 1 zł i 1 grosz, dostać z nich 89 groszy, a później odkupić je po cenie tańszej niż ta. Jeżeli cena wyskoczy, no to XD jestem debilem. Jako że od bardzo dawna nie wyskakuje, a nawet w takich momentach najbardziej predysponowanych w ogóle tego nie robi, no to uznałem, że to raczej jest nieprawdopodobne, więc mogę sobie co do tego zaufać. Mam tę naklejkę od dłuższego czasu, już ponad rok, i akurat nie mam z niej żadnego większego dochodu, co no niestety, ale jest dla mnie dosyć przykre. No i stąd taka decyzja, że pomimo tego, że może teraz ze stratą, no to jednak mm, gdzieś tam spróbuję sobie to tak przyhandlować, żeby yy, no tej straty po prostu nie było. Nie jest to jakiś sposób na zarabianie, bardziej bym powiedział, że jest to sposób na yy, jeżeli macie tę naklejkę kupioną po złej cenie, to jest to sposób na to, żeby zrekompensować sobie stratę, ponieważ zarobek na, na tym jest właściwie żaden, nie? Ale no jednak jest coś takiego, że można zagrać ala na short, że po prostu to będzie troszeczkę niżej, niż jest teraz i wiecie, sprzedaje się teraz, później się odkupuje, gdzieś to wszystko się rekompensuje, a nawet przy, w, tak jakby w przypadku długoterminówki w takiej sytuacji nie ma tej straty. Stąd jakby taka moja decyzja odnośnie tego, no głupio mi jest trochę z tym że tak to się potoczyło ogólnie jeżeli na przykład chodzi o AWP no to ona no, zupełnie inaczej się zachowała, albo byłem 4 także ja bym ogólnie nie, winął, nie winił tutaj bardzo siebie w tym, że gdzieś tam jest wśród dobrych inwestycji jedna zła, bo sądzę, że wiele z was też mówi, jaka dobra broń Naklejki Witaj w jakiś tam sposób wtedy jeszcze były perspektywiczne, nie? Kiedy naprawdę dobijały do ciekawszych konkretnych kwot i ludzie gdzieś tam trochę na nie patrzyli z takim przymrużeniem oka. Chociażby niektóre graffiti z tej serii też dobijają do bardzo zawrotnych kwot, pomimo że wcześniej były niskie, więc mogła się wydarzyć sytuacja analogiczna. No niestety, tu się nic nie takiego nie stało. No ale co? No, tak się żyje. I tak, nic się na to za bardzo nie poradzi, że gdzieś tam taka inwestycja mogła się nie udać, chociaż tutaj raczej po prostu przetrzymane są te pieniądze, niż jakoś stracone, ponieważ nie ma dołka, ani nic tego typu. Także tutaj taki taka decyzja została przeze mnie podjęta. No i co więcej, w ogóle nie bym sobie jeszcze powiedział co na dzisiaj jeszcze szykuję, ale w sumie to nie wiem, więc jeżeli ogólnie content, jaki jest na tym kanale, ci się podoba, to możesz zostawić suba jak chcesz. A w ogóle dzięki za 1.3.0.0 to dosyć dużo. Duży numerek, fajnie, że numerek, ale w sumie to wolę mieć, nie wiem, kilka ludzi, którzy będą to komentować i się udzielać. Już jakieś tam numerki, dlatego w sumie to suby. Wolałbym nie prosić, bo w sumie co, co mnie to interesuje. I w sumie was to też co bardzo pewnie nie interesuje. Za to, to, co mogę prosić, to o to, żebyście kupili wspierającego. Jeżeli wam się to podoba. Nie są drodzy, a filmy są bonusowe. Także tak. Ogólnie dzisiaj dla wspierających nic nie będzie. Mm, z tego powodu, że... No po prostu chyba nie ma za bardzo o czym, a też nie chce mi się spamić nikomu filmami o, o dupie marynie. Na kanale sobie mogę spamić gołębiami i tego typu rzeczami, o tyle myślę, że e, wspierający raczej oczekują, że jak już coś będzie, to będzie to coś bardziej konkretnego, jeżeli jakieś tam wysrane gówno w stylu o patrzcie narysowałem se kangura i nazwałem go John. Także no. Mm. Powinienem jeszcze raz przedstawić tą ofertę, bo widzę, że ludzie nie czają, ale to już nie mój problem. Znaczy trochę mój XD, ale to już nieważne. To co? Trzymajcie się, miłego dnia i hejowa.